Wielkanoc to święto nieustannie odradzającego się życia. Chrystusowi był potrzebny ogród oliwny, Judasz, Kajfasz i Piłat, Szymon i Weronika, krzyż, upadek i powstanie, Golgota, śmierć, grób. By mógł powiedzieć o swojej miłości do każdego z nas, by dać nam nadzieję, która staje się pewnością, że jest zmartwychwstanie. Nie dlatego w Ciebie wierzę, że wstałeś z grobu. Nie dlatego, że wstąpiłeś do nieba. Ale dlatego, że Ci podstawiono nogę. Dlatego, że wziąłeś krzyż na swe ramiona. Ciągle zaczynam od nowa. Choć czasem w drodze upadam, wciąż jednak słyszę te słowa. Kochać to znaczy powstawać. Oto jestem, Panie, ja, który wciąż odchodzę i wciąż do Ciebie wracam. Oto jestem, Panie, i pragnę Ci podziękować, że na mnie czeka. Wielkanoc przypomina nam, że nigdy nie należy tracić nadziei, ponieważ bez względu na to, jak ciemna jest droga, którą się poruszamy, na jej końcu zawsze znajduje się światło. Zdrowych i wesołych świąt wielkanocnych!